Zaczęła się poważna walka polityczna. Jeden z ministrów PiS chce się ewakuować. Nasila się konflikt pomiędzy Wielką Brytanią a Rosją. I na koniec teoriowo-spiskowa ciekawostka dnia. Ja się nazywam Maciej Podstawka, dzień dobry, dzisiaj poniedziałek, mam nadzieję, że Wam weekend minął jak najlepiej, że wszystko było w porządku, tak jak w porządku będą dzisiejsze newsy, a jest naprawdę bardzo gorąco, naprawdę dużo gorących tematów mamy, dlatego jeśli chcesz być stale na bieżąco, to pamiętaj, żeby koniecznie subskrybować ten kanał i wciskać dzwoneczek obok tego przycisku subskrybuj, no bo tylko wtedy będziesz miał powiadomienia o każdym nowym filmie. A co więcej, nie zawsze wypuszczamy tylko wiadomości, bo również i filmy specjalne, jak chociażby ten, w którym rozmawiamy sobie o fake newsach. Jeśli jeszcze go nie widziałeś, z Anią rozmawialiśmy na temat fake newsów wyborczych i nie tylko, to klikaj koniecznie tutaj, no a dowiesz się wielu ciekawych rzeczy. Tymczasem zaczynamy już pierwszy temat. Były minister transportu Sławomir N. został w poniedziałek rano zatrzymany w związku z podejrzeniem korupcji, kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i prania brudnych pieniędzy, poinformowała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Warszawie, Mirosława Chyr. Wraz z byłym ministrem zostali także zatrzymani były dowódca JW GROM Dariusz Z. i gdański biznesmen Jacek P. Jak informuje prokuratura, zatrzymanie byłego ministra to efekt międzynarodowego śledztwa prowadzonego przez wspólny zespół prokuratorów z Polski i Ukrainy, a także funkcjonariuszy CBA oraz ukraińskiej służby antykorupcyjnej NABU. Zespół ten powstał z uwagi na transgraniczny charakter działalności zorganizowanej grupy przestępczej, zaznacza Chyr. Dodaje, że oprócz Sławomira N. zostały jeszcze dwie osoby. Jak podaje CBA, zatrzymani to Dariusz Z., były dowódca JW GROM i gdański biznesmen Jacek P. Wszyscy trzej są podejrzewani o korupcję oraz działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Po doprowadzeniu do prokuratury okręgowej w Warszawie Sławomir N. ma usłyszeć 6 zarzutów dotyczących okresu, gdy kierował ukraińską państwową służbą dróg samochodowych. Sławomir N. piastował urząd ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w latach 2011-2013. W rządzie Donalda Tuska. Zrezygnował z funkcji, gdy prokurator generalny poinformował o zamiarze wystąpienia do Sejmu o uchylenie immunitetu. Dymisja Nowaka była związana z wątpliwościami prokuratury dotyczącymi jego oświadczenia majątkowego, do którego minister nie wpisał zegarka wartego kilkanaście tysięcy złotych. W październiku 2016 roku został prezesem Ukraftodoru, ukraińskiej państwowej agencji drogowej. W 2019 roku Ukraińska Narodowa Agencja do Spraw Zapobiegania Korupcji poinformowała, że skierowała do sądu sprawę w związku ze stwierdzeniem złożenia przez niego nieprawdziwego oświadczenia majątkowego za 2017 rok i tym razem ustąpił z funkcji. Tymczasowe nastroje w sztabie Platformy Obywatelskiej w tej chwili wyglądają pewnie tak. Ciekawe, jak teraz będzie bronił swojego nazwiska były członek rządu Donalda Tuska. A, okej, pewnie już broni. W ten sposób. Bo trochę to dziwny zbieg okoliczności, że zarzuty korupcyjne stawiano mu w Polsce, a później do podobnych sytuacji dochodziło jeszcze na Ukrainie. I nawet mimo tego, że został on rok temu uniewinniony i sąd oczywiście przyznał mu rację, to temat korupcji znów wraca jak bumerang. Na chwilę dzisiejszą są to świeże doniesienia, dlatego znamy tylko strzępki informacji. Nie wiadomo też, na ile rzetelne i obiektywne były działania służb, bo nie można przecież wykluczać, że za działaniami polskiej strony, czyli CBA, stały konflikty polityczne. No wiecie, zatrzymać kogoś i narobić mu szumu w mediach, no można tak zrobić z każdym.
Każdemu można tak zrobić, komu chce się zepsuć wizerunek. Później po przesłuchaniu się go wypuszcza, ale smród zostaje i taką formę obrony przejęli zresztą koledzy Sławomira N. z partii, między innymi poseł KO Paweł Zalewski w rozmowie z Polskim Radiem 24 stwierdził, że w tym przypadku prokuratura w Polsce działa pod dyktando zamówień politycznych ośrodka władzy. Zarzuty jednak brzmią poważnie, no i mogą wpłynąć na wizerunek całej platformy, mimo że N. od jakiegoś już czasu nie ma żadnego związku z tą partią, przynajmniej w teorii. Tylko dlaczego robią to po wyborach, a nie chcieli pokazać, jacy to złodzieje są w platformie, jak Trzaskowski doganiał Dudę w sondażach? No, to w zasadzie broń obosieczna, bo z jednej strony nastroje Polaków byłyby pewnie po stronie PiSu, ale z drugiej mogliby oberwać jako ludzie stosujący represje polityczne i zamykający polityków czy osoby związane z polityką w aresztach. W każdym razie poczekamy sobie na rozwój sytuacji, a teraz informacja potwierdzona u samego źródła. Znamy pierwszą zmianę w rządzie. Zobaczmy, jak tam rekonstrukcja. Kilka miesięcy temu umówiliśmy się z premierem Mateuszem Morawieckim na kontynuowanie mojej misji do wyborów prezydenckich, powiedział w rozmowie z Rzeczpospolitą minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. I jak dodał, jego zdaniem to dobry moment na zmianę na czele naszej dyplomacji. Jacek Czaputowicz, odnosząc się do zapowiadanej rekonstrukcji rządu, wspomniał, że już kilka miesięcy temu umówił się z premierem Morawieckim na kontynuowanie misji do wyborów prezydenckich. Cieszę się z ich wyniku, to jest przecież też w jakimś stopniu znak, że prowadzona przez nas polityka zagraniczna została dobrze oceniona, powiedział Rzeczpospolitej. Pytany, czy są naciski w obozie władzy, aby odszedł, szef MSZ zaprzeczył, ale uważam, że to jest dobry moment na zmianę na czele naszej dyplomacji, dodał. Czaputowicz zaznaczył też, że nie sądzi, aby za zmianą personalną miała pójść zmiana polityki zagranicznej. Jest akceptacja dla dotychczasowej linii, a po zwycięstwie Andrzeja Dudy otwiera się kilkuletni okres stabilności politycznej, który będzie sprzyjał dalszemu umocnieniu pozycji Polski na arenie międzynarodowej, powiedział. Rekonstrukcja rządu po wyborach prezydenckich chyba najgorętszym tematem jest obecnie w polskiej polityce. Mógł być nim szczyt Unii Europejskiej, ale tam, jak się okazuje, przerwy liczy się nie w godzinach, a w dniach. Co do rekonstrukcji rządu, no to wiecie, to wszystko wygląda tak, jakby to był temat iście zastępczy, ponieważ no wiadomo, że sprawy w Unii Europejskiej, nasze negocjacje nie idą najlepiej. A mimo tego w trendach Google'a nie zyskuje właśnie to na popularności, tylko cała ta rekonstrukcja, która no nie będzie dotyczyła tak wielu Polaków, jak właśnie finansowanie z Unii Europejskiej. No ale cóż, to też tylko teoria. Co do samej rekonstrukcji rządu, to my już jakiś czas temu o takich zakusach PiSu mówiliśmy, o na przykład w tym filmie, ale na razie wiemy już, że spakowany jest Jacek Czaputowicz, ale na tym rządowe rewolucje się przecież nie skończą. Kto będzie następny? Politycy PiS na razie milczą, także Kaczyński. Wiemy natomiast, że zostanie Morawiecki. Tu już Kaczyński nawet nie ma wątpliwości. Ale jak pokazała historia, na słowo wierzyć prezesowi nie można, bo przecież już raz w takim przypadku, w przypadku Szydło, zapewniał, że będzie tak samo, a dziś wiemy, jakie było zakończenie. Na liście do dyplomatycznej ewakuacji jest także Łukasz Szumowski. Zdziwieni? No w sumie nie byłoby to nic surrealistycznego, jeżeli sam Kaczyński jeszcze w okresie nasilenia pandemicznego nie wychwalałby pracy ministra zdrowia, bo później, jak sami wiecie, ich relacje no znacznie oziębły, na wzór tych z Banasiem, który obecnie stał się persona non grata całego obozu rządzącego. Ciekawe, jaka będzie dalsza przyszłość Szumowskiego. Być może pójdzie w ślady swojego kolegi klubowego, Stanisława Karczewskiego, który usunął się z pierwszego szeregu, aby powrócić do lekarskiego fachu. No z drugiej strony, medycyna w polskim więziennictwie też kuleje, więc zawsze byłby dobrym nabytkiem dla kolegów z celi. To by było na tyle, jeśli chodzi o krajowe newsy z krajowej sceny politycznej, dlatego przenosimy się prosto do Wielkiej Brytanii, gdzie może dojść do wybuchu kolejnego już konfliktu pomiędzy nimi a Rosją. Zobaczmy, o co chodzi. One of the candidates
We'll be going into an advanced phase 3 trial by the end of this month, by the end of July. And other candidates. Londyn ponawia oskarżenia wobec Moskwy w sprawie próby przejęcia wyników badań nad szczepionką przeciwko koronawirusowi. Szef brytyjskiej dyplomacji Dominic Raab powiedział w BBC, że rosyjscy hakerzy, rzekomo powiązani z Kremlem, próbowali wykraść dane. Nie mamy w zwyczaju rzucać oskarżeń na prawo i lewo. Robimy to dość precyzyjnie. Rządowe Centrum Cyberbezpieczeństwa przedstawiło szczegóły, podobnie jak Amerykanie i Kanadyjczycy, powiedział Dominic Raab. To, że Rosja to zrobiła, jest bardzo jasne, dodał. Oskarżeniom zdecydowanie zaprzeczył dziś rosyjski ambasador w Londynie. Nie ma w nich sensu, powiedział w BBC Andrei Kelin. Stosunki na linii Londyn-Moskwa są napięte od czasu chemicznego incydentu w Salisbury. W przyszłym tygodniu ma też się ukazać parlamentarny raport na temat rzekomych ingerencji Rosjan w życie polityczne Zjednoczonego Królestwa. Część opozycji jest przekonana, że Moskwa była zaangażowana w kampanię przed referendum brexitowym. After we announced that Russia Gamaleya vaccine may be the first one to be regulatory approved in August of this year. Czy wróci temat zimnej wojny, którą już 2 lata temu straszyła nas stacja CBS News? Być może. Coraz bardziej Wielka Brytania zaczyna wpisywać się w proamerykański system stosunków międzynarodowych, a warto pamiętać, że w trakcie nasilonej pandemii to właśnie tylko Brytyjczycy mogli sobie spokojnie latać do i z Stanów Zjednoczonych. Narażenie się Chińczykom odrzuceniem technologii 5G od Huawei'a, check. Wbicie szpileczki Rosji, no też zaliczone. Podanie jakichś sensownych argumentów, no nie chcą rzucać oskarżeń, ale jednak to robią. Bez mocnych podstaw, no ale USA i Kanada myślą podobnie, więc koniecznie muszą być no to Ruscy. Zwłaszcza, że kilka tygodni temu odkryto, że wpływali na wyniki wyborów, a może taka reakcja ze strony Londynu wiąże się z tym, że Zachód nie przełknie sytuacji, w której Rosja wyprzedzi ich w wynalezieniu szczepionki na koronawirusa. Nie zapominajmy, że jest to bardzo prestiżowy wyścig. Dajcie koniecznie znać, co myślicie o tej sytuacji, a my przechodzimy już do tematu, który również będzie powiązany z tematem globalnej pandemii. Tym razem nie chodzi jednak o zarabianie na szczepionce, a o zarabianie na teoriach spiskowych. Chociaż w sumie jest to troszkę zależne od siebie. Sprawdźmy. As a result, conspiracy theories have spread right alongside the virus. And for companies like Google, Facebook and Twitter, long-standing questions about how they should handle misinformation. Przedstawiciele firmy Google poinformowali o zmianach, jakie zostaną wprowadzone w usługach odpowiedzialnych za wyświetlanie reklam. Wyłączona zostanie możliwość zarabiania na reklamach umieszczanych na stronach propagujących teorie spiskowe na temat COVID-19. Obecna sytuacja na świecie sprzyja powstawaniu szeregu teorii spiskowych, nie mających żadnego pokrycia w badaniach naukowych. Ich propagowanie, choć bez wątpienia szkodliwe społecznie, może być dla autorów źródłem zarobku. To właśnie ukróceniu możliwości zarabiania na wprowadzaniu czytelników w błąd sprzyjają nowe regulacje autorstwa Google. Ograniczenia wobec stron internetowych propagujących teorie spiskowe będą polegały m.in. na braku możliwości otrzymywania wynagrodzenia za wyświetlanie reklam przez użytkowników. Nie będzie również możliwe korzystanie z usług reklamowych Google do propagowania własnej działalności. Firma nie chce być kojarzona z podmiotami propagującymi niepotwierdzone teorie na temat COVID-19, dlatego nie ma zamiaru z nimi współpracować i świadczyć im swoich usług, zwłaszcza polegających na sprzedaży reklamy. Teorie spiskowe, zwłaszcza te dotyczące pandemii, zyskują coraz większą popularność. Niejednokrotnie przeglądając profile znajomych w mediach społecznościowych, można natknąć się na opinie samozwańczych specjalistów, zgodnie z którymi powinniśmy spojrzeć na otaczającą rzeczywistość zupełnie inaczej niż nakazują instytucje rządowe, organizacje medyczne czy zdrowy rozsądek. Przeglądając je, warto pamiętać o tym, że ktoś, kto decyduje się na ich publikację, niekoniecznie musi mieć szczere intencje. Publikacja niesprawdzonych, ale zdobywających sporą popularność informacji to dla ich autorów bardzo często droga do sławy czy sporego zarobku. Należy jednak pamiętać, że chęć wzbogacenia się kosztem nieświadomych czytelników jest moralnie naganna. Nie może zatem dziwić postawa Google, który chce takie osoby odciąć od źródła niezasłużonego dochodu.
to jest temat, o którym można by dyskutować godzinami. No bo co jest teorią spiskową? Jak rozpoznać fake newsa od rzetelnej, prawdziwej informacji? No i gdzie kończy się wolność słowa? Na te pytanie nie ma takiej prostej odpowiedzi. Cały czas coś w tej materii poddawane jest redefinicji. Granice są cały czas przesuwane. Oczywiście z jednej strony słusznie, bo jeśli ktoś przekonuje spore grono swoich odbiorców, nie wiem, do wstrzykiwania dożylnie perchydrolu w celu leczenia koronawirusa lub twierdzi, że maszty 5G przenoszą właśnie tego koronawirusa, przyczyniając się do ich palenia, to jest to już niebezpieczne. I tu wypadałoby takie informacje co najmniej prostować, tak jak to robi chociażby Twitter, poddawać w wątpliwość. To akurat przykłady bardzo skrajne, ale też bardzo aktualne. Jednak są tematy sporne, które dla niektórych mogą być teorią spiskową, a realnie okazać się prawdziwe. Przecież zaledwie kilkadziesiąt lat temu ze zdrowym był głównie kojarzony rad. Dodawano go do jedzenia, mleka dla dzieci, a nawet prezerwatyw czy kremów do ciała, bo tak sądzili naukowcy, że jest zdrowy, dobry na wszystko, zbawienny. Jeszcze wcześniej były lobbowane papierosy u dzieci, a całkiem niedawno nawet zmuszano polskie dzieci do picia mleka, które też później okazało się dla nich szkodliwe w takich ilościach. No i co? Jakby to wyglądało dziś, gdyby ktokolwiek chciał ujawnić prawdę, byłby banowany przez Google'a. No wiecie, wiele teorii spiskowych ostatecznie okazuje się prawdą, a jeśli będziemy skreślać wszystko to, co nie jest uznane za fakt przez mainstream, to sami zakładamy sobie kagańce i skracamy smycz. Warto dyskutować. Nie wiem, wydaje mi się, że w najbliższym czasie trudno będzie wypracować jakiś złoty środek, ale zupełnie inaczej jest z naszymi złotymi sucharami, bo je wypracować jest bardzo łatwo. Wystarczy wysłać nam takiego suchara w poście na naszej grupie facebookowej. Podstawki macie reaktywacja. Zapraszam serdecznie, a teraz jeden z nich. Piotr, ty już nie wydziwiaj, bo Bigosik jest prima sort. No tate, no tak, ale no, ludzie w kinach zazwyczaj kupują popcorn. Ale bym Bigosik opierdzielił. Tego trendowego skwara podesłała nam Kate Aho, za co serdeczny szacun, no i oczywiście otrzymujesz od nas nic innego jak złoty bigośnik. A jeśli i ty chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie napisz swojego skwara w wiadomości na naszej grupie facebookowej Podstawki Macieja Reaktywacja. Jest to całkowicie nowa grupa na Facebooku, ponieważ starą nam usunięto. Pewnie już o tym wiecie, bo mówię o tym co odcinek, ale myślę, że warto, ponieważ dopiero co ją odbudowujemy, więc możesz być tam nową gwiazdą naszej grupy. A warto pamiętać, że to właśnie z tamtych waszych postów czerpiemy, żeby tworzyć nasze materiały. Także zapraszam serdecznie, Podstawki Macieja Reaktywacja, a tymczasem zapraszam was jeszcze raz do naszego niedzielnego filmu, który wyszedł o 15:00. Poprzedni materiał z tej samej serii, w której weryfikowaliśmy z Anią fake newsy, był w piątek o godzinie 15:00. Tam też macie linki właśnie w tamtym filmie, więc wchodźcie na niego śmiało, a tymczasem zapraszam was bardzo serdecznie na 6:30 i 18:00 każdego dnia, bo to właśnie o tych godzinach tworzymy dla was nowe materiały. No i na koniec tego materiału również standardowo w napisach końcowych będzie muzyka od jednego z was, do której także link macie na samym dole opisu. Napiszcie może autorowi coś ciekawego w komentarzu. Tymczasem ja już się będę żegnał. Trzymajcie się ciepło. No i cześć. Szara rzeczywistość pośród nas, te resztki prawdy. To my niesiemy światło, wiemy jak z królestwem tańczyć. Twoje marne prawo wcale nie jest mi potrzebne. W zgodzie ze sobą muzyka najlepszym lekiem. I wiem co potrzebne, życie nad wyraz, bo byłem tam kiedyś. La vida loca, dziś trochę inny, powieka ciężka od braku snu. Kiedyś ozioła, mogę i muszę na wieki.